Kolejne pytanie, proszę bardzo. Marcin Chmielowski, Klub Austriackiej Szkoły Ekonomii. Pani poseł, znamy już projekt budżetu na przyszły rok, budżetu przygotowanego przez polityków Platformy Obywatelskiej. Wynika z niego, że stajemy się już oficjalnie płatnikiem netto. Każda polska rodzina, taka standardowa 2 plus 2, według tego projektu w przyszłym roku do Unii Europejskiej dopłaci około 500 zł. Co pani ma nam do powiedzenia jako przedstawicielka partii najbardziej prounijnej, probrukselskiej? Jak pani może to uargumentować, że teraz do Unii po prostu już zaczynamy dopłacać, nic z tego nie mamy, a tylko tracimy? Nie tylko politycznie, teraz także już i po prostu w naszych portfelach. Znaczy to nie jest tak, że tylko dajemy, a nic z Unii nie bierzemy. Polacy chcieli, właśnie, w referendum właśnie Polacy... będziemy dawali więcej niż dostajemy rzekomo z Unii. Tak jesteśmy jeszcze, płatnikiem. Na razie jeszcze tak nie jest. Polacy w referendum chcieli być w Unii. Bycie w Unii to są także zobowiązania. Jesteśmy krajem, który dość dobrze się rozwija i musimy ponosić takie samą odpowiedzialność jak wszystkie inne kraje. Ja się cieszę, że my jesteśmy płatnikiem. To znaczy, że z nami nie jest tak źle, że rozwijamy się dobrze i możemy być brani pod uwagę jako bardzo poważna gospodarka. Tylko, że pani zarabia w naszych podatkach jakieś 10 tysięcy samej diety, a ludzie, którzy mają niskie zarobki, będą dopłacali do Unii. Pani może się cieszyć, bo pani tego nie odczuje, ale polskie rodziny to odczują. Odczują pan, to, że muszą dopłacić do są Unii. Są różne polskie rodziny. To, że muszą dopłacić do pani dobrego samopoczucia. Są różne karygodne. Ja mam świetne samopoczucie. I powiem, ja mam dobre samopoczucie, dlatego że jesteśmy w Unii. I podejrzewam, że gdybyśmy w tej Unii nie byli, nasza sytuacja była zdecydowanie gorsza. To, że jesteśmy w Unii... Każda rodzina miałaby 500 zł rocznie więcej. Ale nie miałaby tych budowanych dróg, nie byłoby pieniędzy na modernizację szkół wyższych i wielu... Czy wy wiecie, ile pieniędzy z Unii do Polski przyszło? Więc nie mówcie w ten sposób, bo to jest takie wycinkowe. Bardzo często ktoś mówi, tutaj muszę zapłacić podatki strasznie. Jeżeli płacisz podatki, to znaczy, że zarabiasz i powinieneś te podatki płacić, więc... Unię traktujmy poważnie. Mamy na razie z niej dużo więcej dobrodziejstwa niż strat, a to, że będziemy płatnikiem, bardzo dobrze. Młodzi ludowcy, proszę. Pani poseł,